zwiastował dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 18 wersetu. Pan zmartwychwstał. Umiłowany czytelniku Biblii, zwróć na to uwagę, co głosił apostoł Paweł o Jezusie i zmartwychwstaniu. Dlaczego nie o Jezusie i wcieleniu lub o Jezusie i ukrzyżowaniu? Czy dlatego, że te głębokie i bezcenne tajemnice nie zajmowały miejsca w apostolskim nauczaniu? Przeczytaj pierwszy list do Tymoteusza 3,16 i list do Galacjan 4,4-5, aby uzyskać odpowiedź. Te fragmenty rozstrzygają kwestię fundamentalnych doktryn o wcieleniu i ukrzyżowaniu. Apostoł Paweł głosił i nauczał i z radością obstawał przy tym, aby akcentować zmartwychwstanie, czyli głosił i nauczał i z zazdrością obstawał przy zmartwychwstaniu. On sam został nawrócony na zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa. Pierwszy raz, gdy apostoł Paweł widział Jezusa, to widział Jezusa z Nazaretu zmartwychwstałego. Ujrzał go jako zmartwychwstałego człowieka w chwale. Paweł głosił Ewangelię o zmartwychwstaniu. Pracował, aby przedstawić każdego człowieka doskonałego w zmartwychwstałym, uwielbionym Chrystusie. Nie ograniczał się tylko do kwestii przebaczenia grzechu i zbawienia od piekła, cennych ponad wszelką cenę, jak te owoce odkupieńczej śmierci Chrystusa. Zmierzał do chwalebnego celu, jakim jest zasadzenie duszy w Chrystusie i utrzymanie jej tam. Pogrzebani będąc z Nim w chrzcie, którym też razem z Nim jesteście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych, i was, którzy byliście umarli w grzechach i w nieobrzezaniu swojego ciała, razem z Nim ożywił, odpuszczając nam wszystkie grzechy, jak mówi list do Kolosan 2:12-13. Takie było głoszenie i nauczanie apostoła Pawła. Taka była jego Ewangelia. To jest prawdziwe chrześcijaństwo w przeciwieństwie do wszystkich form ludzkiej religijności i cielesnego pietyzmu pod słońcem. Życie w zmartwychwstałym Chrystusie było głównym tematem Pawła. To nie było jedynie przebaczenie i zbawienie przez Chrystusa, ale żywy i bliski związek z Nim. Ewangelia apostoła Pawła zasadziła duszę od razu w zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusie. Odkupienie i przebaczenie grzechu było oczywistą i konieczną konsekwencją. To była chwalebna Ewangelia błogosławionego Boga. I możemy to przeczytać właśnie w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, werset 18. Zwiastował dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.